Dzień dobry kochani, zapraszam dzisiaj Was na zachód słońca, na nowości do Pepco, będzie dużo kubeczków, będą fajne szczotki, będą nowości do ogrodu, do domu, tak więc jeżeli jesteś nowy, a nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie, będziesz na bieżąco, filmiki wylatują codziennie, a jeżeli podobają Wam się moje filmiki, zostawcie łapeczkę w górę, wtedy on też może polecieć do większej ilości osób. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Lecimy na półeczki, kochani, na końcu przeglądu. Dla zainteresowanych, wiem, że lubicie morze, zabiorę Was na moje pierwsze spotkanie z morzem w tym roku. Pokażę Wam ceny, jakie są mniej więcej, tak więc dla tych, co chcą, zapraszam na koniec filmiku. No i lecimy na półeczki, szukamy nowości, jakby zawsze. Tak więc ja dzisiaj będę już nadrabiać komentarze, bo wczoraj po prostu jakoś tak fatalnie się czułam, chyba przez tą klimę, którą puścili w pociągu, nie mogłam dojść do siebie. Ale już dzisiaj jest ok, tak więc nadrabiam filmiki na Vlogsila, też dzisiaj wrzucę fajne przeglądy, a tutaj jeszcze wrzucę chyba Sinseya. Zobaczcie, jakie fajne kosze do przechowania na przykład zabawek dla dzieci pokazały się w Pepco. Ten szary może być na przykład na ręczniki bądź jakieś koce. Tutaj jeszcze jest taki beżowy, tutaj macie jednorożca, jest ich nawet sporo, bo jeszcze za chwileczkę pokażę Wam Barbie, tam były minionki, no to są nowości w ostatnich dniach, podoba mi się ten misio, bardzo fajny dla dzieciaków, chociaż ten dla dziewczynek też jest fajny, ale misio no chyba wygrywa. Co myślicie o takich właśnie koszach, czy macie, czy Wam się sprawdzają? 20 zł, słuchajcie, za taki kosz. A tu podgląd do tego, co jeszcze jest na półeczkach. Macie Spidera, minionki, buźki, no i teraz króluje Barbie, tak więc no, ten różowy to oczywiście wygrywa jak dla mnie, 25 zł, ale że mam chłopców, to pewnie kupiłabym misia. Cudowna lampka grzybek w Pepco, powrót, ona już jakiś czas temu była, teraz zbliża się jesień, więc taka lampeczka za 30 zł dostępna w Pepco. Teraz chyba będzie więcej stolików, jakiś półeczek, więc tutaj nowy stolik, taki metalowy, 40 zł w kolorze czarnym, wysoki na 48 cm. Lecimy na półeczki, jeżeli chodzi o te ostatnie kolekcje. Tu wszystko było, cudowne kubki, podwójne dno w szklaneczce. Tutaj te zielone są po prostu no hit, 15 zł, jak dobrze pamiętam. Wazony, dużo przecen. Nie wiem, czy chcecie taki filmik. Jak tak, to najwyżej coś tam nagram i wrzucę pod koniec jutrzejszego przeglądu, ale to zostawcie komentarz. Zobaczcie, jakie słodziaki są na wyszakach. Dla dzieci to jest po prostu coś pięknego. Takie fajne kolekcje pokazały się na wyszakach. 20 zł spodenki. I tutaj macie wersję dla dziewczynek, bo te potworki mają kokardki przeurocze. Bluza 25 zł. Fajnie, że mają kaptur. Cudowna sukienka z myszką mini. No to jest po prostu coś pięknego. Zobaczcie, jak ona wygląda. 25 zł. Długi rękawek. Piękna. Tych ciuszków jest sporo. 25 zł. Taki dwupak. No to jest też bardzo ładna bluza. Śliczny zajączek na takiej białej bluzce. Tutaj jest ta bluzka różowa. Też te króliczki są takie śliczne. No jest tego sporo, więc co przegląd wrzucę coś dla dzieci. 7 zł takie gumeczki z takimi fajnymi różowymi warkoczkami. No i taką kartkę. No fajnie wymyślili. Opaska metalowa złota. 5 zł. I tu jeszcze są takie słodziachne bransoletki, opaski z takimi kwiatkami, dwa kolory do wyboru i zapłacicie za te cudeńko 3 zł. Tutaj w tych nowościach chyba najbardziej spodobał mi się ten misio, szczotka, bardzo fajny, kosztuje 10 zł, zobaczcie, jak on fajnie wygląda, taki ni to lód, ni to misio. A ostatnio też pokazałam Wam inny model, a to taki lodzik, jakiś taki kolorowy. Tutaj jeszcze u góry jest fajny zestaw z myszką z Disneya, z myszką mini,
ale i nie tylko. 15 zł. Widzę bransoletki jakieś, chyba do bransoletek to są takie zawieszki. 12 zł. Tutaj macie skarpetki damskie, rozmiarówka od 35 do 38, cena 12 zł. Miały być 4 pary, bo już cenę przecież powiedziałam. No ale dobra, może być 2 razy cena. A że mnie dawno nie było w sklepach, więc teraz tak latam po całym Pepco, tu i tam, więc będzie tak troszeczkę tu, zobaczcie jaki fajny kocyk, no przepiękny, taki już jesienny, 30 zł w taką krateczkę, dużo beżu, podoba mi się ta kolorystyka, tutaj na dziale łazienka, chyba już nie będzie nic nowego, ostatnio pokazałam bardzo ładny zestaw marmurkowy, jest po prostu przepiękny. Ale on jest na pewno w Katowicach, tam w tym Super Samy, co wiele razy już mówiłam. I pokazały się nowe kubeczki, teraz macie jednorożca i piłkę. Jednorożec dla dziewczynki, one są nawet takie, powiem Wam, spore. Duże, fajne, taka beczułka. Moje dziecko pokazuje, mama tu, że jeszcze jest piłka. Tak więc 10 zł jednorożec, pojemność 490, a tutaj piłeczka. Również dyszka i ta sama pojemność. Chyba nie pokazywałam tego kubka tak chyba tylko z półki, nie wiem, już nie pamiętam, ale dobra, to jeszcze też jest ostatnia nowość. Bardzo ładnie wykonany kubek dla chłopca. I tutaj miałam zaskoczenie, że ten kubeczek jest większy niż te beczułki, bo tutaj pojemność to 510 ml, no i cena też wyższa, 20 zł. Co tutaj znalazłam dla dziewczynek? To worek do szkoły na buty z Pushina, bardzo ładny, a cena też jest fajna. Ostatnio pokazały się te kolekcje w Biedronce, a tutaj za ten worek zapłacicie jedyne 8 zł, bo worki potrafią naprawdę kosztować sporo. Znajdziecie również w Pepco plecaki dla dzieci. Oczywiście to są takie plecaki dla tych maluszków, bo starszy już pewnie nie wejdzie w ten plecak za dużo książek. Ale zobaczcie jeszcze jakie cudeńko na wieszaczkach. No te konie są przepiękne. Leginsy, zadyszka dla dziewczynki. Bardzo miły materiał, jest taki naprawdę mięciutki. No i ta kolekcja tych potworków. Powrót, bo to było w zeszłym roku. One są naprawdę świetne. Ta kolekcja w zeszłym roku była pomarańczowa, bo kupowałam właśnie temu małemu. A teraz macie na tle białym, no coś fajnego, 30 zł spodnie, 30 zł góra. Ja Wam polecam ten komplet, bo naprawdę jest fajny. Ja jestem bardziej za rozpinaną bluzą i tutaj za kapturkiem, więc ta jest prześwietna, zobaczcie jak ona fajnie wygląda. Tak więc u mnie tutaj by padł szczął na tą bluzę 40 zł. Nowa bluzeczka damska, 12 zł do 3 razy XL, kochane 100% bawełny. No i tym razem są takie delikatne kwiaty z przodu. Bardzo fajna, taka luźna ta czarna koszuleczka. A na końcu jeszcze pokażę Wam w ogóle cudną damską koszulę, to w ogóle petarda. Tutaj jeszcze na dziale dla dziewczynek znalazłam świetną koszulę z myszką mini. Jest naprawdę gatunkowo bardzo fajna. 30 zł kosztuje. Miły materiał. No, musicie pomacać, jak macie dziewczynkę, która lubi mini. Tutaj obok jeszcze jest taka fajna bluza Barbie z kołnierzykiem. Też jest bardzo fajna. Kosztuje 30 zł. Teraz trochę się zatrzymam tutaj na tym dziale dla dziewczynek, bo ta spódniczka jest świetna. Myślałam, że to są spodenki, ale to jest spódniczka śliczna z tej kolekcji Barbie. Cena 20 zł. Tutaj jest rozmiarówka do 134. Ale te leginsy z tą spódniczką to jest coś po prostu pięknego też. Ach, dobrze, że nie mam dziewczynek. 20 zł, zobaczcie. Piękny, piękny taki zestaw. Ta gumeczka tam u góry ma brokat. Coś fajnego. Tutaj kolejny taki zestaw. Bluza. Fajne, ma takie dwie połówki różnego koloru. Ciemniejszy bądź jaśniejszy róż.
I do tego są spodenki również w takich połówkach. No, powiem Wam, fajne. Damska jest taka fajna piżamka, ale to chyba jutro Wam pokażę, bo jutro będzie dużo nowości na dziale damskim. Jutro polecam wieszaczki Pepco, kolekcja damska. Świeczki, świeczuszki, szukamy nowości. Przecenione są te świeczki u góry, już Wam pokazywałam, mówiłam. Tak więc teraz więcej zapachów widzę poprzeceniali. Ale czy tutaj coś znajdę nowego? Chyba nie. O, ten ludzik, kwiat widzę przeceniony. Bardzo fajna, taka mała osłonka. I nie wiem, czy pokazywałam Wam te lampiony, one są przepiękne. Ten mały to jest po prostu, no, sztos. 30 zł za taki ładny, drewniany lampion. No i tutaj tylko zdradzę, że zobaczcie, jakie cudne rzeczy pokazały się na wieszakach damskich. I między innymi ta koszula to jest nowość, bardzo ładna, fajny materiał, 30 zł, tu mam rozmiar 40, jutro będzie tego więcej. Kochani, dzięki, że byliście. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd do Pepco, tam były też fajne nowości, bardzo dużo nowych kubeczków i to tylko za 6 zł. Kolekcja Barbie, też nasz, dla nas, kobitek, tak więc w Action też tam dużo fajnych rzeczy teraz jest na tygodniu promocyjnym. Ostatnio też pokazywałam inne nowości w Pepco i w Action, tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie. A teraz jeszcze raz dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapeczki. Jesteście wspaniali. Dzisiaj nadrabiam zaległości. Muszę odpisać na te cudowne Wasze wczorajsze i nie tylko wczorajsze komentarze. Ja po prostu czasami jak czytam, to mówię, matko, jakie mam cudownych ludzi na tym kanale. I codziennie dziękuję za to Bogu. A teraz zapraszam Was na spacer nad morze. Tutaj akurat to jest pierwsze zejście, jak przyjechałam. Może ktoś tutaj będzie ciekawy cen, tak więc też tutaj taki mały podgląd, jak to wygląda. No jest drogo, nie będę ukrywać. Te ceny mnie z każdym rokiem troszkę zaskakują. Tutaj możecie dać pauzę, zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o takie lody. Ale mnie totalnie zaskoczyła jedna cena, mianowicie zakręconych frytek 15 zł. Słuchajcie, ja kupiłam kiedyś na Temu taki właśnie przyrząd, to jest taki drucik, na który nawijamy ten ziemniak, on ma też takie oszcze, właśnie przed chwilką widziałyście. I to jest dosłownie jeden ziemniak. A więc mnie to troszkę zamurowało. 15 zł, mówię, matko jedyna. Nie, to jest przesada. No ale dobra. To jest najładniejszy widok i z tym Was tutaj zostawiam. Nacieszcie oko. Ja uwielbiam nasze polskie morze. Wiem, że tutaj też są osoby, które lubią. Na razie nie mogę jeszcze włączyć głosu, bo zauważyłam, że jak mam głos... nie mój, ale leci gdzieś muzyka, to po prostu YouTube blokuje mi filmiki, tak więc teraz dopiero mogę puścić Was z morza. Tak więc buziaczki dla Was, cześć, pa! Miał być taki piękny zachód słońca i zobaczcie z daleka, jak to ładnie wygląda, jaki cudowny mógł być zachód, a tu taka chmura przyszła z tej lewej strony. No niestety popsuła cały widok, ale i tak ja jestem zachwycona, mam nadzieję, że wy też. To nawet nie chmura, a chmurzysko, zobaczcie, jak to wygląda. No. Jutro zapraszam również na morze. Tak.